Brońcie swoich ulubieńców, bo oni właśnie w taki sposób wypadają niestety potem, jak się niewystarczająco tamtych SMS-ków wyśle. No właśnie, patrzymy tutaj na Radka, bo to on właśnie pożegnał się dzisiaj z programem Taniec z Gwiazdami. Widzę, że jest wam przykro. Tak, bo Radek wnosił tyle uśmiechu i takiego luzu i takiej pogody ducha. Jak się wchodziło na trening i był Radek, to zawsze się uśmiechał, śpiewał. No i szkoda ogromna. Te pieski na treningach obok niego, tak, Tomska. Tak, tak, z Lenką. Lenka jest w ogóle tak niesamowitą kobietą, że bardzo będzie nam ich brakowało. Ale ja mam wrażenie też, że to było takie spore zaskoczenie, bo my gdzieś tam, oczywiście wszyscy moi znajomi oglądają ten program i obstawiamy sobie, kto dzisiaj odpadnie. No nikt nie stawiał na Radka, no. No wiesz, no, to jest program i ja nieraz, no już jestem trochę edycji, nie jestem jakimś tam super znawcą. Trzeba byłoby Masaraka pytać dokładnie, o co tam chodzi. Ale dla mnie to jest właśnie program, który jest strasznie różny, tak? Tak jak my dzisiaj też jesteśmy trochę źli, no bo myśleliśmy, że będziemy wyżej ocenieni. I tak samo ja mamy odbiór. I mamy odbiór od ludzi, którzy na nas, za nas trzymają kciuki, oni to widzieli i oni uważają inaczej. I w tym momencie ludzie zaczynają ten viral SMS-owy na temat głosowania na aplikacji i ja widzę, że to też tutaj o to w tym wszystkim chodzi, tak? Uważam, że Radek nie zatańczył źle, było fajnie. Może właśnie było za mało czegoś tam, gdzie właśnie ci ludzie pomyśleli, no fajnie, jest na bezpiecznym miejscu, tak, przejdzie. Tak. Gdzieś tam trzeci od góry. Tak, dokładnie, jakiś... więc nic mu nie będzie, bo taki Radek jest przecież taki fajny i dlatego tak. Brońcie swoich ulubieńców, bo oni właśnie w taki sposób wypadają niestety potem, jak się niewystarczająco tamtych SMS-ków wyśle. We'll be right back.